Szanowni Państwo, witam serdecznie. Oto kolejne starcie. Starcie budzące wielkie emocje, wielkie namiętności i znakomici, wspaniali zawodnicy. Witam pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i witam pana przewodniczącego Donalda Tuska. Proszę Państwa, te same zasady, jedyna zmiana. Bohaterowie dzisiaj postanowili toczyć ten bój na stojąco. Są w doskonałej formie. Mamy trzy części. Część pierwsza gospodarka i sprawy społeczne, potem sprawy zagraniczne, potem kwestie dotyczące państwa. Pierwszą część prowadzi znakomity dziennikarz z TVN24, pan Roman Młotkowski. Zapraszam, panie Romanie. Witam Państwa, witam Panów bardzo serdecznie. Przed programem przeprowadziliśmy losowanie, z którego wynika, że na pierwsze pytanie pochodzące od dziennikarza będzie odpowiadał Pan Przewodniczący Donald Tusk. Zasady są takie, że są dwa pytania od dziennikarzy na początek i na koniec każdego segmentu. Pozostałe pytania, również po dwa, zadajecie sobie Panowie sami. Chciałbym zacząć od pytania, które będzie się wiązało z takim małym opisem rzeczywistości. Jest tak, że Polacy powiedzieli, chcemy więcej pieniędzy, część wyjechała szukać ich za granicę, część została w Polsce i dość skutecznie domaga się większych pieniędzy i od państwowego pracodawcy, i od pracodawców prywatnych. Powyżej 10% wzrostu wynagrodzeń to jest coś, co powinno nas cieszyć, bo nie możemy być krajem trzeciego świata, gdzie ludzie po prostu mało zarabiają. Problem polega na tym, że dla przedsiębiorców, dla pracodawców takie wzrosty wynagrodzeń są praktycznie nie do utrzymania na dłuższą metę. Jak wyobrażacie sobie, panowie, zrekompensowanie biznesom wzrostu wynagrodzeń, tak żeby biznesy mogły się rozwijać, a ludzie mogli więcej zarabiać? Ja jestem człowiekiem, który od lat bardzo przekonuje i Polaków, i polityków przede wszystkim do tego, żeby szanować wysiłek przedsiębiorców. Ale dzisiaj podstawowym pytaniem, pytaniem numer jeden w Polsce, jest jednak to pytanie, ile pracobiorcy, ile pracownicy będą zarabiać, i dotyczy to szczególnie jednak sektora państwowego. Ja zgadzam się, znam ten problem w sytuacji, kiedy ludzie wyjeżdżają za granicę i znajdują pracę, a byłem tam, widziałem to, znajdują pracę za wielokrotnie wyższe wynagrodzenie niż w Polsce, to pracodawca oczywiście musi zapłacić więcej krajowemu pracownikowi. Ale w tej sytuacji niestety nie są pracownicy budżetówki państwowej. Tam wzrost wynagrodzeń jest minimalny, a inflacja, ja przychodząc tutaj, jestem pod wrażeniem informacji, którą pan redaktor też pewnie przeczytał, że wzrost cen na artykuły żywnościowe, znaczy dokładnie zacytuję GUS. We wrześniu 2007 największy wzrost odnotowano w kategorii żywność i napoje bezalkoholowe 5,1%. 5,1% wzrostu kosztów utrzymania. I dlatego, mimo że jestem zwolennikiem przedsiębiorczości i gospodarki, dzisiaj problemem Polski numer jeden jest zapewnić środki na utrzymanie tym, którzy są skazani na państwowe pensje, a nie pracę w prywatnych firmach. I dlatego kluczowym zadaniem przyszłego rządu jest zapewnienie wyższych wynagrodzeń tak zwanej budżetówce. Pan Aleksander Kwaśniewski. Witam pana przewodniczącego, witam wszystkich państwa i wyrażam radość z tej formuły debaty, bo jak widać, z PiS-em człowiek siedzi, a z nami można stać, i to z głową podniesioną. To jest dobra wiadomość dla Polski. A druga, przypominam, a nie chcę dzisiaj za dużo mówić o historii, ponieważ tworzyliśmy ją w jakimś sensie wspólnie od roku 89-90, przecież w różnych rządach, różne partie, do których pan przewodniczący Tusk należał,
również uczestniczyły, tworzyły wielką polską transformację, reformę. No i ten sukces, jakim dzisiaj jest i polska gospodarka, i polski eksport, i nasza obecność w Unii Europejskiej, i tak dalej, nie chcę państwa zanudzać. Przypominam również, że to rządy lewicowe zdecydowały się na obniżanie podatku CIT do 19%, co było moim zdaniem historyczną decyzją, właśnie niezwykle wspomagającą przedsiębiorczość, wspomagającą przedsiębiorców i dającą te szanse rozwojowe, które dzisiaj wykorzystuje, zużywa i nadużywa Prawo i Sprawiedliwość. A więc przypominam tak dla prawdy historycznej, że tak to właśnie było. Co dzisiaj trzeba robić? Ja nie chcę dyskutować z Donaldem Tuskiem na temat cen żywności, bo powiem szczerze, że to jest dla mnie zdumiewające, jak zdeklarowany liberał przepytuje wszystkich na okoliczność, ile kosztują ziemniaki, ile kosztuje mąka, ile kosztuje coś, co decyduje o tym rynek. No po to ten rynek tworzyliśmy, żeby oczywiście no, te ceny były uwolnione i one dzisiaj takie są, jakie są. To, że jest wzrost 5% cen żywności i napojów bezalkoholowych, jest problemem, natomiast prawdziwym problemem jest znalezienie środków dla budżetówki, o czym pan mówił, oraz takie tworzenie warunków gospodarności, aby ludzie mogli w Polsce pracować, zarabiać, a przedsiębiorstwa rozwijać. Panowie, czas na pytania własne. Przypominam zasady, które państwa sztaby, panów sztaby ustaliły. 30 sekund na pytanie, minuta 30 na odpowiedź i 30 sekund riposty. Pierwsze pytanie zadaje pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Panie przewodniczący, ja myślę, że to jest ostatnia debata, kilka dni przed ciszą wyborczą. Wybory ważne, bardzo ważne dla Polski, dla pana osobiście, może najważniejsze nawet w historii. Pytanie jest proste. Czy jest pan gotów być premierem? Czy podjął pan taką decyzję i czy Polacy dzisiaj usłyszą, że pan, liderując ze swoją partią w różnych sondażach, podejmuje się tej misji budowania rządu? Z jakimi możliwymi koalicjami? I czy pan jest gotów dziś powiedzieć nam wszystkim, tak jest, o to walczę w tych wyborach i tu nie ma żadnych wątpliwości? Tak, jestem gotów, ale oczywiście odpowiedź nie należy do mnie, tylko do wyborców. Ja sobie zdaję sprawę, i to nie jest banał, że dzisiaj, na kilka dni przed wyborami 21 października, Polacy de facto zdecydują, kto będzie tworzył rząd. Jeśli mówię o swojej gotowości, gotowości Platformy, to ja naprawdę wiem, o czym mówię. Jestem szefem partii politycznej, która stanęła do bardzo poważnego boju. Tak naprawdę musiałbym pana prezydenta zapytać, jak to naprawdę jest z pańskim ugrupowaniem? Do czego wy jesteście gotowi? Zaraz powiem. Bo na temat pańskiej gotowości sprawowania urzędów wiemy dużo. Natomiast na temat tego, kto tak naprawdę bierze odpowiedzialność za lewicę i demokratów, kto jest faktycznym przywódcą tego ugrupowania, za co chcecie wziąć odpowiedzialność? Jaka jest rola liderów tych skłóconych partii? To jest dzisiaj kluczowe pytanie z punktu widzenia czytelności pewnych zasad. Jeśli chodzi o Platformę, wszystko jasne. Dużo trudniej dzisiaj jest z polską lewicą. I ja bardzo cenię spryt i poczucie humoru pana prezydenta. Zaczął pan od takiej pysznej uwagi. Donald Tusk we wszystkich partiach. No, w partiach mamy 3-3. U pana PZPR, SDRP, SLD. Nie, a widzi pan, Tuska, w SLD nigdy nie był. Tusk, pan nie był nigdy w SLD. No, widzi pan. No to jest 3-2 dla pana. To jest moim zdaniem... To jest najciekawszy komunikat dzisiejszego wieczoru. Nie, ciekawe, prawdziwe. Kwaśniewski nie ma nic wspólnego ze sobą. Nie, nie, o nie, proszę pana. Nigdy nie powiedziałem, że nic wspólnego. Riposta pana prezydenta. Riposta jest prosta. Ja, troska pana Tuska o lewicę jest słuszna, dlatego że lewica i centrolewica Polsce jest dzisiaj potrzebna jako jedyna wyrazista alternatywa i dla Platformy, i dla PiS-u. Bo tak naprawdę wy się niewiele różnicie. Będę starał się tą tezę udowodnić w czasie dzisiejszej debaty. Jesteście starymi towarzyszami broni, jesteście ludźmi, którzy mają te same korzenie i czasami zachowujecie się trochę jak pokłóceni koledzy, ale z tej samej piaskownicy. Więc LIT jest dzisiaj alternatywą. LIT ma przywództwo kilkuosobowe, ma młode przywództwo, najmłodsze przywództwo w osobie Olejniczaka. I LIT jest dzisiaj jedyną prawdziwą alternatywą dla polskiej prawicy, czyli dla Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy. I dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. I swoje pierwsze pytanie zadaje przewodniczący Donald Tusk. Pan o polityce, gospodarcza, tak na pan o polityce i partiach. I rozumiem, nie chce pan o gospodarce. A ja jednak zacznę od tego, od czego próbuje zacząć w Polsce prawie każdy młody człowiek. Próbuję zacząć od założenia własnej działalności gospodarczej. Panie prezydencie, ale konkretnie, czy pan w ogóle zdaje sobie sprawę, co trzeba zrobić, ale krok po kroku, żeby założyć i to tę najprostszą, samodzielną działalność gospodarczą? Czy może pan
powiedzieć. Wie pan, ja nie jestem ani urzędnikiem państwowym, który rejestruje te firmy, ani nie jestem przedsiębiorcą, więc nie powiem panu krok po kroku. To jest taki fajny wybieg przygotowywany przez pańskich doradców. Niech pan powie krok po kroku. Ja krok po kroku powiem panu, jak się partię polityczną zakłada, ale pan rady tu nie potrzebuje, bo pan sam je zakładał. Ja panu powiem krok po kroku, jak się robi kampanię wyborczą. Ja panu nawet kiedyś powiem, jak wygrać wybory prezydenckie. Krok po kroku. Krok po kroku. Natomiast uważam, że w Polsce powinno się firmy zakładać łatwiej. Uważam, że propozycje, które były choćby wcześniej Hausnera, później przerobione w nieudany pakiet Kluski, one ciągle czekają na realizację. Ale tu niewątpliwie jest wielkie pole dla jeszcze działania. Tu nie osiągnęliśmy tego poziomu ułatwień, który dotyczy Europy unijnej, w której jesteśmy. I tutaj, proszę pana, moim zdaniem sporu, gdybyśmy kiedykolwiek stworzyli wspólnie rząd, nie będzie. Akurat w tej sprawie sporu nie będzie. Bo jeżeli spór będzie w sprawach gospodarczych, to on będzie dotyczył zupełnie zasadniczych kwestii, na przykład podatku liniowego. Bo w moim przekonaniu propozycja, która jest sztandarową propozycją Platformy podatku liniowego, jest nierealistyczna i nieodpowiedzialna. I mało tego, jest niesprawiedliwa. Dlatego, że pana mama jest pielęgniarką, moja nieżyjąca mama była pielęgniarką. Gdyby zrobić ten podatek liniowy, jak wy chcecie, to one uzyskałyby po 720 zł, może rocznie więcej. Pan jako poseł już 22 tysiące, a pański przyjaciel Jan Krzysztof Bielecki, prezes Dużego Banku, 700 tysięcy. Jaki jest sens takiego podatku liniowego w sytuacji, kiedy potrzebujemy pieniędzy na edukację, na kulturę, na rozwój, na młodzież, na przedsiębiorczość? To nie ma sensu. Riposta Donalda Tuska. Potwierdza pan swoją rzeczywistą umiejętność dbania o wizerunek i ucieczki od odpowiedzialności za konkretne sprawy. No, bo nie wiem, czy pan zauważył, panie prezydencie, proszę, że pytałem pana o to, czy pan wie, co młody Polak musi zrobić, żeby założyć firmę. I pan nie wie, co trzeba zrobić, więc ja panu powiem. Niech pan mówi. Trzeba pójść do ewidencji w gminie i złożyć rejestrację. Trzeba mieć NIP, REGON, pieczątkę. Trzeba rachunek bankowy założyć, a w dalszej kolejności zgłosić się do ZUS-u i do Państwowej Inspekcji Pracy. I to jest to, to minimum, które trzeba wykonać. To moja prosta odpowiedź dla pana. Czas przyszły, panie premierze, a co pan zrobi, żeby to skrócić, żeby to streścić? To niech pan to mówi. Ja tylko panu mówię, że pan po 10 latach sprawowania władzy tak czy inaczej w Polsce doprowadził do tego, że może pan rzeczywiście w piękny sposób tłumaczyć, że jest fajnie, ale Polacy wykorzystujecie, proszę, wróćmy do reguł. Teraz jest czas na pytanie dla pana przewodniczącego Donalda Tuska. Pan, uciekając od tej odpowiedzi, jak założyć firmę, a ma pan tutaj swoją odpowiedzialność, że to jest tak ciężko, zaproponował dyskusję o podatku. Cieszę się, bo ja w poprzedniej kampanii w tej proponowałem wszystkim partiom dyskusję nie o tym, kto jaką partię założył i kto za jaką partię powinien się wstydzić, tylko proponowałem rozmowę o podatkach. Mówi pan, że jest pan przeciwny podatkom liniowym. To ja chciałem pana zapytać. Tak. Jak to jest, że w Lidzie, którego pan jest patronem, program Partii Demokratycznej, który jest uczestnikiem Lidu, to jest podatek liniowy 3x19. Jaką propozycję macie dla Polaków? I proszę powiedzieć konkretnie. Odpowiedź. Propozycja jest obniżania podatku w miarę możliwości, natomiast absolutnie nie wejście na drogę podatku liniowego, bo Polski dzisiaj na to nie stać. Poza tym byłby to podatek niesprawiedliwy. I tu oczywiście obecność demokratów w koalicji lidowskiej, ona wnosi pewne elementy dyskusyjne, ale w sprawie podatku liniowego różnimy się. Lewicowe podejście do podatku dzisiaj jest takie, żebyśmy mogli mieć pieniądze w budżecie na edukację, na te właśnie pielęgniarki, na programy społeczne, na pomoc dla dzieci. Wie pan, pan ma tą właśnie metodę. Ja nie wiem, dlaczego ja bym miał wiedzieć krok po kroku, jak się zakłada firmę, skoro jej nigdy nie zakładałem. Ale pan komplikował ludziom życie. I dobrze nie, ja nie komplikowałem, żeby pan, komplikował żeby pan wiedział, Sejm, w którym pan siedział, który przygotował ustawy. Te ustawy do mnie przychodziły, ja podpisywałem te ustawy, być może ufając na przykład polskim liberałom, Leszkowi Balcerowiczowi, panu, podpisałem ustawę, która była za mało radykalna w ułatwieniach dla przedsiębiorców. Ja tego nie wykluczam. Ja podpisałem przez 10 lat mnóstwo ustaw, za które odpowiedzialność ponosiły kolejne rządy. Także rządy, które były rządami Jana Krzysztofa Bieleckiego, później rządami AWS-u, rządami, które pan również wspierał. Ja nie chcę o tym dyskutować, bo to jest takie, wie pan, przerzucanie się odpowiedzialnością, która nie ma dziś większego sensu, poza jednym. Polska odniosła sukces gospodarczy. I pan powinien być z tego dumny i ja jestem z tego dumny. I tu nie ma co się specjalnie różnić. Natomiast powinniśmy się troszczyć, żeby ten sukces gospodarczy nie był zmarnowany przez grupę
grupę dzisiaj rządzącą, która rzeczywiście frymarczy naszym dorobkiem i mało tego obraża nas jeszcze za to wszystko, cośmy robili przez ostatnich 18 lat. Ale to jest temat jakby zupełnie inny. Panie prezydencie, ja się cieszę, że pan się przyznaje do sukcesów gospodarczych w Polsce, tylko że problem polega na tym, że dzisiejsi socjaliści z PiSu i pan to są dwie strony tego samego medalu. Pan całe swoje dorosłe życie budował w Polsce socjalizm. Czy wtedy, kiedy przed rokiem 89 w Partii Wiadomej i wtedy, kiedy był pan 30 lat prezydentem. I dlatego nie dzisiaj prawda. Polakom jest tak trudno wyzwolić się i zdobyć taką suwerenność, niepodległość gospodarczą, to dziedzictwo do dzisiaj Polsce bardzo, bardzo doskwiera. I powtórzę jeszcze raz. Pan mówi, że pan jest prawdziwą alternatywą. Olejniczak jest za podatkiem dzisiejszym, Partia Demokratyczna za podatkiem miliowym. Niech pan czas, ustali, jak jest naprawdę. Podatek, czas na miliowy. Pytanie Aleksandra Kwaśniewskiego. 30 sekund. Podatek liniowy nie wchodzi w grę. Zresztą, wie pan, dla mnie słowo socjalista nie jest obraźliwe. To od razu muszę pana wyprowadzić z błędu. Ja zresztą cieszę się, że pan mówiąc o tym, że Polacy nogami czy wyjazdami głosują, jadąc do Wielkiej Brytanii, no głosują za socjalistami, bo nie wytłumaczy pan, że Tony Blair czy Gordon Brown nie są socjalistami, tylko są na przykład konserwatystami, bo nie są. Panie prezydencie, także 10 sekund na pytanie. A 10 sekund na pytanie, a niech mi pan powie, pan mówi o cudzie gospodarczym w Irlandii. Jak wyglądają podatki w Irlandii? Podatki w Irlandii są dużo bardziej skomplikowane niż nasz wymarzony podatek liniowy. No, to niech pan opowie. A ja chcę panu powiedzieć, że w Irlandii, żeby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wystarczy mieć... Ale to niech pan wytłumaczy tu ludziom, na czym ten cud irlandzki polega, jakie tam są podatki. Znaczy, cud irlandzki polega na tym, że obecność państwa, obecność tego socjalizmu, który wygania zawsze ludzi z granic państw, gdzie rządzi socjalizm, gdzie rządzili tacy ludzie jak pan. Stamtąd zawsze ludzie uciekali do właśnie takiej Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Ludzie zawsze uciekają od socjalizmu, biurokracji, etatyzmu w stronę wolności, w stronę wolnego rynku i liberalizmu. Ale niech pan powie na pytanie, jakie są podatki w Irlandii? I chciałbym panu powiedzieć, że gospodarka irlandzka w kluczowej sprawie obciążeń podatkowych zabiera dwa razy mniej obywatelowi Irlandii niż państwo polskie. A wie pan dlaczego? Bo jedną przewagę Irlandia miała nad Polską. I to chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, dlaczego nam jest tak ciężko dobić do Irlandii. Bo nie miała, nie dźwigała na swoich barkach 50 lat komunizmu. I ten 50 lat komunizmu, to jest to, co ciągle Polskę przygniata do ziemi. Ja chcę panu powiedzieć, że... Może pan mówić, panie przewodniczący, jeszcze przez 15 sekund. Ma pan 15 sekund na rozwinięcie idei komunizmu. Ale ponieważ problem komunizmu, panie prezydencie, nawet przy pańskich talentach, to jest pański problem, nie mój. Więc daję panu więcej czasu, żeby pan się z tego wytłumaczył. Bo naprawdę jest dużo czasu, panie prezydencie. Strasznie pan się zapętlił, dlatego że Irlandii nie ma co... Irlandia miała swoje problemy. Podziału kraju, wojny domowej, która tam miała miejsce, wyjazdów, emigracji wielkiej do Stanów Zjednoczonych. Sukces Irlandii polega na tym, że była tam umowa społeczna wszystkich trzech stron, wszystkich partii politycznych, związków zawodowych i przedsiębiorców. Mówiłem o tym już wiele razy. No dobrze, tak? Ale to niech trzeba powiedzieć. I sam tam podatki 20%, 42%, więc wyższe nawet niż w Polsce, a płaca minimalna w Irlandii wynosi 50%, gwarantowana w Polsce 43%. Wie pan ile otóż w Polsce, sukces irlandzki to nie jest jakaś idea liberalna. To jest idea ciężko pan zapracowana wie? Z elementami również odpowiedzialności społecznej, którą pan zwykł nazywać socjalizmem. To się absolutnie różni. Bardzo serdecznie wam dziękuję za tę dyskusję. Panowie rozmawialiście o rzeczach dość ogólnych, a ja mam takie proste, bardzo przyziemne pytanie, bardzo ważne dla wszystkich przedsiębiorców. Przepraszam, że do nich wracam, panie przewodniczący, no ale przedsiębiorcy dają pracę w większości przytłaczającej Polaków i ważne też dla konsumentów, choć z innego powodu, bo się boją. Kiedy euro? Lid pisze w swoim programie, że jak najszybciej, Polska jak najszybciej powinna przystąpić do Unii Walutowej. PO pisze krótko, przyjęcie euro będzie korzystne dla polskiej gospodarki. W jaki sposób chcecie uchronić konsumentów przed skutkami wprowadzenia euro, którymi jest wzrost płac? Wzrost cen, przepraszam bardzo, niestety, nie wzrost płac. Aleksander Kwaśniewski. Chcemy, zresztą w planie, który miałem jeszcze będąc prezydentem wraz z rządami lewicowymi, było to, żeby próbować wprowadzić wejść do strefy euro w latach 2010-2011.
To się okazało ze względu na zmianę władzy i inne stanowisko nowego rządu braci Kaczyńskich niemożliwe. Natomiast uważamy nadal, że wejście Polski do euro będzie korzystne, że ono będzie tworzyło długofalową perspektywę rozwojową dla Polski, że ono na pewno może mieć ten skutek w postaci wzrostu cenowego, bo to miało miejsce we wszystkich krajach, które z strefy euro weszły. Natomiast dobra koniunktura, uporządkowana gospodarka, mądre wykorzystanie środków unijnych stwarza absolutnie najlepsze warunki, najlepszą koniunkturę, żeby Polska w strefie euro była. I to mówimy 2012, gdyby się udało, uważałbym to za wielki sukces, choć nie wiem, czy to jest prognoza bardzo w tej chwili realistyczna. Wiele zależy od wyniku wyborów i wiele zależy od tego, jaka koalicja po tych wyborach się utworzy. Czy ona będzie bardziej za, gotowa na przykład do reformy finansów publicznych, do czego rząd Kaczyńskich nie jest gotowy, czy nie. No, dzisiaj to jest trudne proroctwo, natomiast ja nie mam i LIT nie ma żadnej wątpliwości. Lewica i demokraci wiedzą, że wejście do euro i euro jako obowiązujący środek płatniczy w Polsce ma sens i w długofalowo będzie dobrze służył i polskiej gospodarce, i polskim pracownikom, i także tej perspektywie rozwojowej dla kraju. I w tej samej sprawie przewodniczący Donald Tusk. Sądzę, że pyta pan i prezydenta Kwaśniewskiego i mnie nie o prognozy, bo to raczej pan redaktor jest od prognoz, tylko o decyzję. No, to my będziemy odpowiadali, być może jest tak, że pan nie ma wiary w to, że tak naprawdę będziecie odpowiadali za konkretne decyzje po wyborach. Może dlatego łatwo uciekać od bardzo czasami trudnych odpowiedzi. Może dlatego więcej czasu poświęcacie państwo na robienie dobrego wrażenia, niż podejmowania czy mówienia o tym, jakie będą twarde decyzje. To niech pan mówi, bo prawdopodobnie pan będzie premierem. No wszystkie sondaże to mówią, a to pan teraz mówi o moim wrażeniu, a nie chce zrobić dobrego wrażenia na publiczności. Nie, ja chcę, ponieważ to są ważne sprawy. No to proszę. Wejście do strefy euro to są ważne sprawy. Oczywiście. To nie jest uśmiech i makijaż. Ja chcę skłonić pana do poważnej rozmowy, co pan zrobi, a nie co pan opowie. A ja pytam, bo co pan zrobi. Nie, to pyta pan redaktor. No właśnie. Ja się połączam się. Panie prezydencie, czasy minęły, że pańska formacja przesłuchiwała takich ludzi jak ja. Nie, proszę Także pana. Odpowiem na pytanie. Teraz i pan tak jest szybko, przesłuchiwany, ja. Tak szybko, jak to tylko możliwe. I ta symulacja, o której mówią ci zaniepokojeni, symulacja wzrostu kosztów utrzymania, jest oczywiście niezbędna. Inaczej niż w Niemczech, Włoszech czy teraz w Słowenii, my mamy w Polsce wielką grupę ludzi na tak niskim poziomie życia, że najmniejszy wzrost cen, który by zwiększył ten wzrost, o którym mówiłem na początku, tych 5% na podstawowe artykuły, byłby dla polskiej rodziny zabójczy. To musi być decyzja odpowiedzialna. W mojej ocenie dojdziemy do tego w roku 2013, ale oczywiście pewność, że ludziom nie stanie się krzywda, jest fundamentem. Ale to przez euro weszliśmy wielkiej trochę w sferę spraw międzynarodowych. Przyznam szczerze, druga część. Panowie, proszę państwa, druga część debaty będzie dotyczyła, panowie, druga część debaty będzie dotyczyła spraw zagranicznych, poprowadzi ją Krzysztof Skowroński. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór, panie przewodniczący. Polityka zagraniczna, ale o pojęciach ogólnych. Pierwsze pytanie do pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Co to jest godność, co to jest honor i jakie znaczenie dla polityki zagranicznej mają te dwa pojęcia? Jeśli mają, a jeśli nie mają, to dlaczego? Oczywiście i pojęcie godność, i honor, i patriotyzm, i pamięć historyczna, wszystko ma ogromne znaczenie. Natomiast to nie może wypełniać jedynie polityki zagranicznej, bo polityka zagraniczna to jest poza wszystkim osiąganie celów, określanie celów strategicznych, osiąganie tych celów oraz stosowanie instrumentów, które są skuteczne. Znam wiele krajów, które bardzo troszczyły się o swoją godność i przestawiały istnieć jako państwo, bo nie zatroszczyły się o swoje podstawowe interesy. Znam kraje, gdzie godność była formułowana wręcz w kategoriach interesu. Dobry interes znaczyło bronimy godności własnego kraju i narodu. Ja myślę, że żyjemy w fałszywym świecie narzucanym nam dzisiaj przez Jarosława Kaczyńskiego, który chce wytłumaczyć, że zamiast skutecznej polityki zagranicznej można walczyć o honor, godność, pamięć historyczną i to wystarczy. To absolutnie nie wystarczy. To jest konieczny element, aby nasza polityka była skuteczna, ale nie wystarczająca.
musi być cel strategiczny. Udało nam się przez te 18 lat cele strategiczne osiągnąć. Jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, zbudowaliśmy bardzo silne więzi regionalne. Użyliśmy do tego bardzo skutecznych instrumentów, a jednocześnie Polska zyskała prestiż, obroniła więcej godności, niczego nie utraciła, obroniła swoją tożsamość, a ma w perspektywie szansę być naprawdę jednym z najbardziej liczących się krajów Unii Europejskiej. I tu nie ma sprzeczności. To jest po prostu fałszywy trop, którym jesteśmy wiedzeni przez Jarosława Kaczyńskiego i jego publicystów, którzy nam konfrontują o to dobrze realizowaną politykę zagraniczną z obroną godności. Godność to znaczy dobra polityka zagraniczna także. Pan przewodniczący. Czy godność i honor to przede wszystkim te cechy, które powinny nam towarzyszyć w chwilach najcięższej próby? Wtedy, kiedy Polsce zagraża ktoś z zewnątrz. Wtedy, kiedy ktoś Polsce stara się narzucać albo narzucił kiedyś własną wolę, to godność i honor każe powiedzieć nie, nie zgadzam się. Godność i honor w polityce zagranicznej mogą prezentować i prezentują ci ludzie, którzy zawsze wtedy, kiedy była taka potrzeba historyczna, narodowa, twardo stawali w obronie godności i w obronie honoru własnego narodu. Nie można być godnym lub honorowym wtedy, kiedy jest to wygodne. Godnym i honorowym trzeba być wtedy, kiedy ojczyzna jest naprawdę w potrzebie. Kiedy naprawdę obcy ojczyźnie zagraża. Lub ją dławi. Dławi wolność i swobody obywatelskie. Ale jest także to współczesne, dzisiejsze poczucie godności i honoru. To, o czym mówią tak często Polacy tu i za granicą, to jest ta najprostsza potrzeba. Polacy nie chcą się wstydzić za swoich polityków za granicą. Polacy nie chcą się wstydzić za polityków, którzy są niekompetentni albo niegodnie się zachowują. Polacy mają dzisiaj serdecznie dosyć polityków różnych opcji, którzy powodują, że czasami wstyd się przyznać, że to jest nasz rząd, albo nasz lider, albo nasz polityk. Polska nowoczesna dyplomacja będzie wymagała ludzi wykwalifikowanych, właśnie godnych i honorowych. I ja wierzę, że już niedługo tacy ludzie będą Polskę reprezentować. Teraz tura własnych pytań dotyczących polityki zagranicznej zaczyna pan przewodniczący Donald Tusk. Wszyscy przeżywamy sytuację w Iraku, panie prezydencie, i jesteśmy jak najdalsi, i na pewno i pan, i ja, od tego, żeby wykorzystywać w sposób, no tak jak niektórzy dzisiaj próbują w taki brzydki, cyniczny sposób wykorzystywać ten konflikt. Ale problem mamy. Jak pan rozmawiał z Amerykanami, jak pan negocjował z Amerykanami, że dzisiaj jesteśmy w Iraku dłużej niż trzeba de facto i przede wszystkim mamy wszyscy poczucie, że ta misja polska w Iraku nie przyniosła pożądanych efektów. Przede wszystkim tych efektów, o których opowiadaliście panowie wtedy, kiedy rządziliście, że będą to dla Polski naprawdę efekty wspaniałe i wymierne. Co takiego się stało? Wszystkim wtedy, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, uważam, że słuszną, bo był to element walki z grożącym nam wszystkim, do dzisiaj zresztą, terroryzmem. Pan poparł tę decyzję, pan Kaczyński poparł tę decyzję. Ja jako były prezydent jestem za to wdzięczny i rozumiem, że rąk nie umywać. Nie, mówiłem o tym zawsze, także w ostatniej debacie. Nie, chodzi mi nie o to, żeby własnych decyzji, żeby panie prezydencie. Dwa, jeżeli pan pyta o stanowisko Lewicy i Demokratów dzisiaj, to ono właściwie jest kontynuacją naszego stanowiska już z końca roku 2005, gdzie uważaliśmy, rząd Belki, ówczesny minister obrony narodowej Szymański, że należy wojska polskie wyprowadzić w roku 2006. Kolejne decyzje o przedłużaniu mandatu polskich wojsk są decyzjami kolejnych rządu i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc ja za to odpowiedzialności wziąć nie mogę. Trzecie. Pan pyta, jakie skutki czy osiągnięcia. Politycznie powiedziałbym tak. Otóż ja rozmawiałem z profesorem Brzezińskim, który nie jest zwolennikiem w ogóle interwencji amerykańskiej w Iraku, ale on powiedział mi ważne słowo, że on, tak jak krytykuje Amerykanów za podjęcie tej decyzji, uważa, że polska decyzja była słuszna. Dlatego, że politycznie waga Polski, prestiż Polski i jakby zrozumienie, że oto Polska, ten nowy, ważny kraj demokratyczny w świecie i w Europie, staje się uczestnikiem procesów bardzo trudnych, ryzykownych, ale potrzebnych, jest dla nas, dla Polski budujące.
Efekty, proszę pana, no tak długo jak ten konflikt będzie trwał, a problem jest poważny, trudno oczekiwać czy inwestycji, czy innych poważnych efektów ekonomicznych. Natomiast uważam, że politycznie Polska błędu nie popełniła. Dzisiaj należy wojska wycofać. Należy o tym rozmawiać z koalicjantami, przede wszystkim z Amerykanami. I ostatnia uwaga, w Ameryce nie tylko z administracją Busha, ale także z opozycją demokratyczną, bo wiele wskazuje na to, że to oni będą rządzić przez kolejne lata. I oni będą mieli ten problem, jak wycofać Amerykanów z Iraku. Riposta pana przewodniczącego. Czy mamy poważniejszy problem, panie prezydencie, i z panem, i z Lidem, niż myślałem. No. Musicie się zdecydować, czy jesteście za i przeciw. I musi pan porozmawiać z panem Olejniczakiem, z panem Onyszkiewiczem. Musicie ustalić i w sprawach podatków, ale w tak ważnych sprawach jak misje wojskowe, także jednolite stanowisko. Proszę pana, ja wiem, że pan jest daleko od swojego obozu politycznego, że jest pan, jak to oni sami określili, raczej twarzą niż mózgiem, zresztą współczuję takich partnerów, raczej twarzą niż mózgiem kampanii Lidu, ale w tej sprawie proponowałbym, żeby jednak zdyscyplinował pan tych ludzi, bo oni mogą mieć wpływ na decyzję. Pana troska... Panie prezydencie, pana... czas na pytanie. No tak, ale krótka rybacza. Troska Donalda Tuska o lewicę i demokratów naprawdę jest poruszająca i wzruszająca. Panie prezydencie, i to jest szczera mnie... Tak, i to jest szczera. On mnie również. To wszystko w programie jest zapisane, program jest uzgodniony i oczywiście ja nie dyskutuję o indywidualnych debatach przy kawie, które pan prowadzi, czy z panem Onyszkiewiczem, czy z kimś innym. Decyzja i stanowisko Lidu jest jasne. Z Iraku trzeba wyjść po konsultacjach z sojusznikami, tak szybko jak to możliwe, kropka. Moje pytanie jest takie. Platforma Obywatelska jest ugrupowaniem mówiącym dużo o swoim proeuropejskim stanowisku. Czy pan naprawdę nie sądzi, że to hasło Nica albo śmierć spowodowało przeogromne straty dla takiej proeuropejskiej postawy i Polski, i w Polsce, a także myślenia o Polsce w Europie? Panie prezydencie, dziwię się, że pan zadaje to pytanie. Bo gdyby nie determinacja Platformy Obywatelskiej, gdyby nie to, że miałem okazję rozmawiać i z panem, a przede wszystkim bardzo twardo z pańskim premierem Leszkiem Millerem, o tym, że należy bronić takiego zapisu, twardo bronić zapisu, który dawał Polsce realny wpływ w Europie, to byście tę silną pozycję Polski sprzedali to za nic. Nieprawda. Tak jak poszliście do Iraku i do dzisiaj nie wiemy, gdzie są te korzyści, o których mówił pan i pańscy ministrowie. Ja jak dziś, jakby to było dziś, pamiętam, wypowiedź jednego z przedstawicieli pańskiego rządu, który powstał pod pańskim patronatem. Ile to pieniędzy i ropy naftowej popłynie do Polski ze względu na interwencję w Iraku. A zapłaciliśmy jako Polacy za to blisko miliard złotych. I nadal nie wiemy, jak z tego wyjść. I chciałbym panu powiedzieć, że uratowanie silnej pozycji Polski, jeśli chodzi o zapis nicejski, to jest zasługa Platformy Obywatelskiej. Bo byliście razem z premierem Millerem gotowi... I to naprawdę za nic, oddać tę silną pozycję. Wiem o tym, bo wiele razy wówczas się spotykaliśmy i widziałem, że ta, zresztą zawsze wam towarzysząca ochota do kapitulacji, żeby tak ktoś się uśmiechnął, żeby tak, że w ogóle jesteście w porządku, goście w Europie i dlatego wszystko możecie oddać, byleby zasłużyć na pochwałę. Tak się nie zrobi polityki skutecznej. To, co pan mówi, jest przede wszystkim nieuczciwe i niesprawiedliwe. I wie pan, to można powiedzieć, że Platforma, siedząc w Warszawie, zrobiła więcej dla negocjacji niż ci, którzy siedzieli tam na salach, którzy godzinami dyskutowali i walczyli o takie zapisy, które w końcu zostały przyjęte. Wie pan, to jest takie przekonanie, że byliście demiurgami, manipulatorami, że udało wam się wszystko zrobić. Natomiast to jest nieprawda. To jest po prostu odbieranie zasług prawdziwym negocjatorom, dyplomatom, ludziom, którzy naprawdę ciężko przepracowali te negocjacje i osiągnęli sukces. Tylko wy nie potraficie powiedzieć, tak jest, lewica mogła mieć sukces i odniosła sukces. Was Panie nie stać na słowo. Gratulujemy, Panie dziękujemy. Po prostu jesteście zazdrośni. Panie prezydencie, pytanie numer dwa. Wracam do tej Nicei i śmierci, dlatego że w moim przekonaniu to hasło spowodowało ogromne straty, bo pokazało Polskę jako kraj, który nie jest gotowy brać na siebie współodpowiedzialności za pozytywne procesy w Europie. I który sam
wskazuje się na peryferię. W związku z tym moje pytanie jest do pana. Jak pan, jako przyszły premier i platforma, która będzie kierować Polską, chce tą politykę europejską prowadzić? Gdzie są dla pana granice tej polityki europejskiej? A gdzie są po prostu szanse, które Polska powinna lepiej wykorzystać niż za rządów pana Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Anny Fotygi? Obawiam się o pana. Jak pan wróci do swoich towarzyszy z Lidu, to wie pan, co panu powiedzą za to, że pan trzeci raz mówi, Platforma wygra wybory, a Tusk będzie premierem. Oczekiwali od pana trochę takiego więcej wiary we własne siły i Lidy. Ale ja przyjmuję pańską prognozę jako dobry znak. Jeśli chodzi o Nicę, to twarde stanowisko Platformy, pan może mi dokuczać, chociaż nie wiem dlaczego, że ja tu sobie siedzę w Warszawie i tak dywaguję, a pan ciężko pracował. Tak jak pan czasami chce wmówić opinii publicznej, że pan się bardzo ciężko napracował, żeby wyprowadzić wojska radzieckie z Polski, żeby wprowadzić Polskę do NATO, do Unii Europejskiej. Jakbym był złośliwy, panie prezydencie, to bym przełamał tę pańską amnezję, niepamięć i naprawdę wrócilibyśmy do historii i byśmy porozmawiali o tym, kto stał za tym, że wojska radzieckie tutaj były i kto naprawdę je wyprowadził. Kto stał za tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a kto robił wszystko, żebyśmy byli na wschodzie. Zostawmy to. Jeśli rzeczywiście rozmawiamy o przyszłości, bo powiem panu po przyjacielsku, nie radzę wracać do przeszłości. To nie jest pańska silna pozycja, przeszłość. Jeśli naprawdę rozmawiamy o przyszłości, to tak, ja mam dzisiaj trochę inaczej niż Lewica i Demokraci, bardzo dobrą współpracę z najsilniejszymi partiami europejskimi. To jest czy Aznar, faktyczny ciągle lider partii ludowej w Hiszpanii, czy Angela Merkel, kanclerz Niemiec, czy Nicolas Sarkozy. Ja z nimi naprawdę jestem w stanie rozmawiać o tym, żeby pozycja Polski była naprawdę silna. Pan, czy pańscy koledzy z Lidu tej możliwości nie mają. Riposta pana prezydenta. Riposta. Z Aznarem w Waszyngtonie pracujemy pokój w pokój, więc z nim również mam okazję... Ale w tej firmie lobbystycznej, tak? To... Nie, proszę pana. Na Georgetown University. Też takie miejsca, proszę pana. Wcześniej czy później warto tam zajrzeć. Nie chciałem być dośliwy, ale słyszałem, że raczej zamienił pan tę funkcję akademicką. Nie, to się pan myli, pan wprowadza w błąd opinię publiczną. Jestem w Radzie Doradczej, nie jednej zresztą ważnej instytucji, między innymi Centrum Atlantyckiego, ale za Znarem spotykam się w Georgetown. Czas jest nieubłagany. Natomiast... No ale to panie prezydencie, 9 sekund jeszcze, może pan... Czas płynie. To w takim razie pan Donald Tusk zadaje pytanie. Proszę. Mamy problem z rolnictwem. Ten problem z rolnictwem polega na tym, że Jarosław Kaczyński wypowiedział się kiedyś tak niefortunnie i to wzbudziło wiele emocji w Polsce i w Europie, że lepiej skorygować wspólną politykę rolną na rzecz wielkiej armii europejskiej, 100-tysięcznej. I to jest pytanie do pana, czy do liderów Lidu. Także może pan ich zapyta, kiedy będzie okazja, jaka jest propozycja formacji, której pan patronuje, jeśli chodzi o udział w budżecie europejskim pieniędzy na rolnictwo, ale konkretnie o ile powinien wzrosnąć? Proszę pana, odsyłam pana do pana znajomego, do którego pan też się odwołuje, pana Sarkozy, który ostatnio powiedział, że jest zdania, iż trzeba zrezygnować z polityki dopłat dla rolników, CAP, Common Agriculture Policy. Już w ciągu najbliższych kilku lat, przy najbliższej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, ponieważ jest to stanowisko Francji, jest ono niezwykle niebezpieczne, bo Francja była promotorem tej wspólnej polityki rolnej oraz my korzystamy z niej. Więc po pierwsze trzeba z nim rozmawiać, z Francuzami rozmawiać, żeby ta polityka nie została wykolejona, bo jest duża groźba, że ona zostanie po prostu zamknięta, będzie mniej hojna aniżeli do tej pory, a to będzie z niezwykłą stratą dla polskich rolników, polskiego rolnictwa i dla tej wielkiej przemiany, która na polskiej wsi się dokonuje. Ja uważam, że w Unii Europejskiej my powinniśmy być na tyle silnym partnerem, żeby współtworzyć zarówno perspektywę budżetową, jak i politykę, wszystkie wspólne polityki. Ja uważam i Lid tak uważa i niech pan naprawdę już nas nie usiłuje dzielić, bo pan też w niejednej koalicji był i wie, że mogą być różne zdania. Lid w tej sprawie ma jedno zdanie. Potrzeba nam więcej Unii Europejskiej, więcej Europy, więcej wspólnych polityk europejskich, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa,
polityki rolnej także. Potrzeba nam wspólnych polityk wobec takich partnerów jak Rosja, jak Stany Zjednoczone, jak Chiny. I potrzeba nam po prostu odwagi w mówieniu i w działaniu w Unii Europejskiej. Nie umierania za pierwiastek, nie umierania za żadne inne sprawy. Polska nie powinna być specjalistą od umierania. My powinniśmy być specjalistą odbudowania. Pan przewodniczący. Panie prezydencie, pan ma rzeczywiście perspektywę imponującą. Ja pytałem, o ile procent ma wzrosnąć ewentualnie udział dopłat do wspólnej polityki rolnej w budżecie europejskim, a pan o umieraniu i o Chinach. Czy ja chciałbym wiedzieć, czy te 43%, jakie dzisiaj Unia Europejska daje na rolnictwo, ma być większe czy mniejsze? Nie chce pan odpowiedzieć. Nie, może być. Nie chce pan być. Odpowiedzieć, pan to nie. Mówi, większe być nie może, ale nie powinno być mniejsze. Mówi pan o jednolitości. To ja mam jeszcze taki cytat. Jesteśmy przeciwko tarczy antyrakietowej. Unia Pracy, SLD. Jesteśmy za tarczą antyrakietową. Panie Partia Demokratyczna. Jakie czas w tej sprawie? Jest nieubłagany. Czas jest nieubłagany. I teraz zadam pytanie, tak jest, ale najpierw, panie prezydencie, jeszcze tylko w sprawie godności i honoru. To nie jest z myśli Jarosława Kaczyńskiego, to nie są pojęcia z myśli Jarosława Kaczyńskiego. Starsze niż Jarosław Kaczyński są to pojęcia. Niewątpliwie, ja ich absolutnie nie dość, że nie kwestionuję, uważam za fundamentalne, natomiast nie zastępujące polityki i dyplomacji to jako takiej. To ja zadaję w takim razie pytanie, bo panowie obaj krytykują politykę zagraniczną firmowaną przez Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego czy panią minister Fotygę. Ale czy krytykują panowie za? I teraz wymienię kilka punktów. Weto w sprawie negocjacji Unii Europejskiej z Rosją, ideę budowy rurociągu Odessa-Brody-Płock, ideę wspólnej elektrowni atomowej na Litwie, ideę tarczy antyrakietowej, sam za sposób liczenia negocjacji w sprawie liczenia głosów w Europie, czy za reformę służb specjalnych i pozbycie się z nich absolwentów radzieckich szkół? Odpowiada pan Donald Tusk. Wymienił pan sprawy, które byłoby idealnie, gdyby bracia Kaczyńscy dobrze poprowadzili. Zatrzymam się na jednej sprawie kluczowej, jeśli chodzi o przyszłość Polski w Unii Europejskiej i jej pozycję. Czyli to, co uzyskali, a raczej to, czego nie uzyskali w Brukseli. Miałem okazję rozmawiać z premierem Kaczyńskim tuż przed wyprawą jego brata, ale wiadomo, przez telefon byli obaj tam w Brukseli. I to była ta dyskusja na temat innego, ewentualnie innego niż niczyjskie liczenie głosów. I pamiętacie państwo, bracia Kaczyńscy tak bardzo się napieli, pogrozili Europie, że wywalczą i że w ogóle nie wrócą bez jeszcze lepszego sposobu liczenia głosów. Myśmy postarali się im pomóc. Podpowiedzieliśmy konkretne scenariusze. Mówię o Platformie. Bardzo konkretne scenariusze. Bracia Kaczyńscy pojechali, znaczy jeden faktycznie, a drugi duchowo. Przez całą noc taki dreszczowiec europejski, cała Europa zatrzymała oddech, a następnie triumfalnie ogłosili, że się poddali. Kluczowe w polityce zagranicznej jest to, jak to się robi. Kwalifikacje, umiejętności, twardy charakter, ale przede wszystkim kwalifikacje. Pani minister Fotyga przejdzie do historii jako minister przede wszystkim nieudolny. Panie przewodniczący, 9 sekund, ale 3 podpunkty. Idea budowy rurociągu Odessa-Brody-Płock, elektrownia atomowa na Litwie, tarcza antyrakietowa. Jestem za rurociągiem, tak, tak, tak. A nie za ideą. Ideą ropa nie popłynie. Ropa płynie rurociągiem. No to czas mi. Panie prezydencie. Proszę pana, po pierwsze Odessa, Brody, potrzebny rurociąg, prace prowadzone od lat, rozmowy też. Nic nowy rząd z tym nie ma wspólnego poza brakiem sukcesu. No nie, podpisano porozumienie. Pierwiastek. Ja więcej powiem. Uważam, że pierwiastek był ideą, która nie była taka zupełnie bez sensu od samego początku. Natomiast sposób jej przeprowadzenia był straszny, fatalny i nieskuteczny. W związku z tym odpowiedź jest prosta. Ten rząd po prostu nie potrafi przeprowadzić koncepcji, które być może nawet dałoby się uratować, gdyby one były kompetentnie i właściwie przeprowadzone. Gdy chodzi o politykę w stosunku do Unii Europejskiej, jesteśmy na peryferiach. Jest to utrata tego, co udało się nam osiągnąć od roku 90, a szczególnie w ostatnich latach, czy na początku lat 2000, gdzie weszliśmy do Unii Europejskiej, w końcówce negocjacji prowadzonych przez lewicę. Jakby to się panu Tuskowi nie podobało, to były rządy lewicy i to były negocjacje lewicy i to był sukces, w którym również lewica ma swoją ogromną, a może nawet największą zasługę. Jest moim zdaniem całkowity pad, gdy chodzi o stosunki z Rosją.
były zapowiadane ważne zmiany. Mówiono, że te relacje znalazły się w paraliżu ze względu właśnie na rządy poprzednie. Nie ma, nie dość, że żadnego postępu, to nie ma nawet idei, co z tym zrobić. Więcej, są idee szkodliwe, dlatego że moim zdaniem niektóre z ustaw, które są źle przedstawiane i są zbyt drażliwe, powodują w Rosji... Ale co myśli pan prezydent, że Rosjanie tacy są niewinni w tych stosunkach? Nie, ja uważam, że oni mają swoje interesy, że oni mają bardzo rozbieżne interesy. Tylko jeżeli chcemy poprawiać stosunki, to trzeba po prostu mieć do tego politykę. Ja nie twierdzę, że to jest łatwe. Ja uważam, że to jest bardzo trudne, ale możliwe. Czas na politykę zagraniczną się skończył. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Roty Gawrylik. Panie prezydencie, dobry wieczór, panie przewodniczący. Panowie bardzo lubią mówić o przyszłości, więc ja o przyszłość zapytam. Jeśli będzie taka potrzeba po wyborach, powstania koalicji PO-LID i taka koalicja powstanie, to jak panowie wytłumaczą to swoim elektoratom? Odpowiada Donald Tusk. Jestem człowiekiem pełnym wiary w to, że Polska po 21 października będzie miała dobry rząd i dobrą koalicję. Rozważamy scenariusz PO-LID, panie przewodniczący. Nie, ja takie... Musimy rozważać każdy scenariusz. Pani redaktor ma prawo rozważać scenariusze, które przychodzą pani do głowy, a ja rozważam scenariusze realne. Czy to jest nierealny? Realnym scenariuszem, w mojej ocenie, jest taki wynik, realnym i pożądanym, jest taki wynik Platformy i być może Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym współpracujemy w sejmikach wojewódzkich, naprawdę z pożytkiem dla regionów, żeby nie musieć tworzyć koalicji ani z LID-em, ani z PiS-em. Ja jestem gotów... Ja jestem gotów rozmawiać. Jestem gotów rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski i z podopiecznymi pana Kwaśniewskiego, którzy będą w parlamencie, i z podopiecznymi braci Kaczyńskich, bo wiele spraw trzeba będzie i tak razem zrobić. Pan się pewnie domyśla, panie prezydencie, ile spraw wymaga pełnej współpracy wszystkich Polaków. A to jest sprawa wstydliwa, panie przewodniczący, że nawet rozważać nie można takiej koncepcji? Ja nie jestem człowiekiem przesadnie wstydliwym. Ja tylko poświęcam swój czas na scenariusze optymistyczne i pozytywne. Proszę nie odbierać Polakom wiary w to, że po 21 może być dobrze, a nie znowu tak fatalnie, jak do tej pory. I za mną stoją fakty. Wie pani, gdybym był liderem partii 3% i opowiadał takie bajki, że będę premierem, zrobię rząd, będę robił politykę zagraniczną z Chinami, no wszystkie, to rzeczywiście byłbym śmieszny, ale ja mam, za mną stoją naprawdę fakty. Na to samo pytanie odpowiada Aleksander Kwaśniewski. Ja myślę, że dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, Lewica i Demokraci to jest alternatywa wobec Platformy Obywatelskiej, PiS-u. Platforma jest partią prawicową, tak się definiuje. Z programu wynika, że jest partią prawicowo-liberalną, choćby z koncepcją podatku liniowego, choćby z konserwatywną w sensie stosunku do choćby praw kobiet czy relacji państwo-kościół. Ja nie wyobrażam sobie, żeby było łatwo znaleźć porozumienie programowe między Lewicą i Demokratami a Platformą. Więcej, ja jestem zdania, że dzisiaj ten spór, który toczymy, tak naprawdę powinien przynieść dla ludzi, którzy mają inne aniżeli prawicowe poglądy, przekonanie, że trzeba głosować na Lewicę i Demokratów, bo powinna ta alternatywa być. Jeżeli ona będzie prawdopodobnie potrzebowała... alternatywą opozycyjną, na pewno będzie do współpracy w kwestiach najważniejszych, gdzie liczy się dobro wspólne, gdzie liczy się nasza pozycja w świecie. Tu nie mam żadnych wątpliwości. LID nigdy takiej współpracy nie odmówi. Natomiast jeżeli dzisiaj zrobić listę rozbieżności, jeżeli dzisiaj pokazać jednak zupełnie inne podejście do kwestii społecznych, gospodarczych, do spraw związanych właśnie z kwestiami światopoglądowymi, to bardzo trudno sobie wyobrazić tego rodzaju koalicję. Raczej bym powiedział, że jest ona niemożliwa. Natomiast sens tych wyborów to jest zbudowanie zrównoważonej sceny politycznej w Polsce. Ja przecież też jestem realistą. Ja też czytam sondaże. Ja też wiem, że dzisiaj Lewica czy Centrolewica rozpoczyna dopiero swój długi marsz. Że ten marsz musi się zakończyć za kilka lat. Pan nie straszy, panie prezydencie. Pana straszę. Pana straszę. Wy naprawdę się wybieracie. Pana straszę. Pana straszę, ale wyborców zachęcam. Ja wyborców zachęcam, żeby właśnie ta scena była zrównoważona. Centro-lewica Polsce jest potrzebna, tak, LID jest taką ofertą. Proszę państwa, PO-LID, koalicja to są Chiny. Teraz czas na pytania własne. Przypominam, że każdy z panów ma prawo zadać dwa pytania. Zaczyna Aleksander Kwaśniewski. No właśnie, wspomniałem już o tych kwestiach światopoglądowych. To jest bardzo ważne. Jakie stanowisko w istocie ma Platforma Obywatelska, gdy chodzi o wolności kobiet, o równoprawność kobiet i mężczyzn, o sprawy prawa do aborcji, o relacje między państwem i kościołem, czyli zasadę państwa świeckiego?
tutaj też mógłbym powiedzieć, że deklaracje, co skrzydło Platformy Obywatelskiej, to inne. Również publicystyka bardzo zróżnicowana na ten temat. Czy pan przewodniczący mógłby powiedzieć, jak to naprawdę jest? No, panie prezydencie, bardziej bogobojnego, a równocześnie świeckiego, bardziej za aborcją, a przeciw, i tak a w sprawie eutanazji w ogóle gdzieś obok jak pana, to ja polityka w Europie nie widziałem. To przecież... Bo to pan dzisiaj swoim autorytetem, niewątpliwym i sympatią, jaką pan budził u Polaków, pan kryje dzisiaj ludzi, którzy chcą wywrócić do góry nogami to, do czego pan jeszcze niedawno z dumą się przyznawał. To nie jest do mnie pytanie. Nasze stanowisko w sprawie aborcji jest absolutnie jasne. Zachować te ustawy, które w tej chwili. W sprawie eutanazji jesteśmy przeciwni zezwoleniu prawnemu na zabijanie ludzi. Jakie tu wątpliwości? W sprawie relacji Kościół-Państwo absolutnie jasne. Zapisane w konkordacie. Mam panu przypomnieć, panie prezydencie, pańskie stanowisko w tej kwestii? Czy pan chce wypowiedzieć konkordat? Problem polega na tym, że ktoś pana... tak podpuszcza, że chce z pana zrobić antyklerykała albo aborcjonistę. Ja wiem, że pan taki nie jest. Niech pan nie udaje dzisiaj bojownika radykała z czerwonym sztandarem na barykadzie, bo znaczy pan ze sztandarem czerwonym na barykadzie to już naprawdę byłaby gruba przesada. A więc w przypadku Platformy żadnych rewolucji. Kościół i państwo, życzliwa neutralność i współpraca tam, gdzie to jest potrzebne. Jeszcze 8. Aborcja, ustawa taka, jaka jest. I ja pana zapytam, niech pan odpowie, jakie jest pańskie stanowisko w sprawie ustawy aborcyjnej. Chce pan kolejnej wojny, kolejnej rewolucji? I czas na riposte, Aleksander Kwaśniewski. No, słyszeliśmy deklarację, czyli status quo. Ja oczywiście nie chcę wypowiadać się, czy nie chcę wracać do historii, w której uczestniczyłem i długo bym musiał mówić. Być może rzeczywiście znajdziemy jakąś inną okazję, żeby o tym rozmawiać. Natomiast... Pan się nie krępuje, panie prezydencie, jak... Jak pan... Nie, nie, proszę pana, dlatego, że Lewica i Demokraci w tej sprawie prezentują program i stanowisko, które jest stanowiskiem bardzo jasnym. Właśnie neutralności światopoglądowej państwa, przestrzegania zasad konkordatu, ale w żelazny sposób i nie ubiegania się o debatę u ojca Rydzyka, o co pan prosi, czy o rozmowę w jego... Bo to jest groźne, bo to jest... Teraz? Bo to jest... Panowie, bo to jest groźne, niebezpieczne zjawisko. Panie prezydencie, swoje pierwsze pytanie zadaje Donald Tusk. To ja w pytaniu muszę jednak zawrzeć pewną uwagę. Pan się boi debaty z ludźmi, którzy słuchają Radia Maryja? Nie, ja uważam, że... Pan uważa, że jakakolwiek forma debaty jest groźna, że jakakolwiek forma rozmowy między Polakami jest groźna? Panie prezydencie, pan się przejęzyczył z całą pewnością. Natomiast wracając do państwa. Zobowiązanie, na pytanie. Zobowiązanie państwa wobec zdrowia Polaków. Były reformy, przyszedł Łapiński z panem Millerem, Narodowy pytanie. Fundusz Zdrowia, centralizacja, katastrofa. Jak się pan z tym czuje? Pan jest za to odpowiedzialny. Proszę pana, w jakiejś części tak, z tym się źle czuję, ale przypominam również, że prawdziwe reformy w polskiej służbie zdrowia rozpoczęły się wraz z Markiem Balickim, z tymi rządami, które reprezentowała Lewica. Ja mógłbym zapytać, jak pan się czuje, kiedy dzisiaj taką politykę zdrowotną i w ochronie zdrowia prowadzi były zwolennik Platformy Obywatelskiej, pan profesor Religa. Źle się czuję. No oczywiście. Właśnie, źle się pan czuje. I to jest... Jak się pan czuje, kiedy w swoim programie z maja piszecie o prywatyzacji szpitali, później rakiem wycofujecie się z tej propozycji, mówiąc, że takiego zapisu nie było? Jest, on jest, ja go mam tutaj przed sobą. Jakby pan chciał, mogę zacytować. Proszę, proszę się nie krępować. Proszę bardzo. Narodowy Program Ochrony Zdrowia. Jest, prywatyzacja będzie służyła poprawie efektywności, a więc podniesienia jakości usług oraz obniżenia ich kosztów, nie ma powodów i tak dalej, i tak dalej. To jest program ochrony, to jest program, proszę pana, zaraz panu pokażę okładkę. O, to jest program Platformy Obywatelskiej. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej Warszawa 2007. Widać, że pan jest źle przygotowany. Pan jest źle przygotowany do tego fragmentu dyskusji. Wyście tego nie napisali? Nie ma tam słowa o szpitalach. Gdyby pan wiedział... Ale odpowiada pan Aleksander. Czy pan wie, panie prezydencie, ile procent... Panie przewodniczący, odpowiada pan Aleksander Kwaśniewski. Szpitale rządzą się takimi samymi zasadami rachunku ekonomicznego, jak i inne podmioty gospodarcze. Prywatyzacja będzie służyła poprawie efektywności. Jak to nie jest o szpitalach, to ja rozumiem, że to jest o mnie.
Dobrze. Natomiast jeszcze jedna krótka uwaga. Proszę pana, rozmawiać trzeba ze wszystkimi zawsze. Natomiast uważam, że podnoszenie rangi działalności ojca dyrektora Rydzyka jest wielkim błędem szkodliwym dla Polski. Pan chce w tym uczestniczyć. Po pierwsze, pytałem o Narodowy Fundusz Zdrowia. O to, dlaczego pan ze swoją ekipą zlikwidował początki prawdziwej ochrony zdrowia, gdzie na przykład obywatel mógłby wybrać swoją ubezpieczalnię. To pańska ekipa zbudowała model scentralizowany, gdzie wszystkie pieniądze idą do centrali i są fatalnie wydawane. A ta ekipa Jarosława Kaczyńskiego podtrzymuje ten chory model. Pan cytuje zdania wyrwane z kontekstu, a ludzie w szpitalach czekają miesiącami na zabieg. To jest problem dzisiaj Polaków, dlatego że zrujnowaliście dopiero rodzący się system zdrowia. Panie przewodniczący, pan Aleksander Kwaśniewski zadaje swoje drugie pytanie. Pan Donald Tusk zadaje swoje drugie pytanie. To już nie wiem, kto zadaje to pytanie. Pan Donald Tusk. Proszę bardzo. Jak rozmawiamy o państwie, panie prezydencie, to jest taki temat i taki obszar życia, gdzie ja nie mogę nie zadać tego pytania. To jest pytanie o korupcję, o przepych władzy, o to słynne kolesiostwo. Wszyscy w Polsce narzekamy dzisiaj na rządy Kaczyńskich, które charakteryzują właśnie przepych władzy, kolesiostwo i także afery korupcyjne. Ale to od was zaczęła się ta choroba. To pan nadał, pańskie środowisko nadało ten fatalny ton polskiej polityce. Przepych, korupcja, kolesiostwo. Wie pan, powiem pan szczerze, pan chyba cierpi na rzeczywiście wyjątkowo krótką pamięć, bo pamiętam Kongres Liberalno-Demokratyczny, któremu pan przewodniczył. Pamiętam ludzi, którzy go tworzyli. Pamiętam styl, jaki był tam uprawiany. Pamiętam również pierwsze fortuny, które tam były tworzone i były pochwalane jako rozwój polskiego kapitalizmu, wolnego rynku i tak dalej, i tak dalej. Powiem panu szczerze, byłoby bardzo trudno wskazać ludzi ze środowiska lewicowego, którzy doszli do dużych pieniędzy. Natomiast bez kłopotów wskażę bardzo wiele osób ze środowisk liberalnych, które rzeczywiście odniosły sukces gospodarczy. Ja im go nie zazdroszczę. Gdy chodzi o korupcję, to zjawisko jest. Ono jest związane nie z formacjami politycznymi. Ono istnieje, istnieje w Polsce, istnieje na świecie. Myśmy walkę z korupcją podjęli pierwsi. Bo Rywin, tak jest. I myśmy się nie obawiali tworzyć komisji śledczych. Zaraz pana zapytam o to, jakie pan będzie komisje śledcze tworzył i co będzie pan chciał zmienić. Myśmy potrafili doprowadzić do finału sprawy Rywina wraz z osądzeniem. Myśmy doprowadzili do końca sprawy afery Starachowickiej. To wszystko się działo za rządów lewicy. Tu nic nie było zrobione później. To wszystko zostało nazwane, pokazane z wielkimi kosztami politycznymi. Bo rzeczywiście ta cena polityczna była i została zapłacona. Gdy pan mówi o przepychu, to jest oczywiście znana melodia, bo pan to wielokrotnie mówił. Ale proszę pana, ja rozdzielam coś, co jest koniecznością dla działania władzy, jak chociażby ta Jurata, którą pan tak wielokrotnie krytykował, która dzisiaj jest jednym z najlepszych miejsc spotkań i robienia właśnie skutecznej polityki zagranicznej, od niepotrzebnych wydatków pod tytułem coroczne zmiany limuzyn, czy coroczne, że tak powiem, remonty biur. Panie prezydencie, zwykły człowiek w Polsce ma swoją pamięć i dobrze pamięta. A świetnie przypomniały pewne kwestie taśmy Józefa Oleksego. Przez litość nie będę cytował opinii na temat bogactwa i pazerności środowiska lewicy wypowiadane nie przeze mnie, tylko przez pańskiego wieloletniego towarzysza partyjnego. Ale chciałbym panu jedną rzecz powiedzieć, zanim pan zada to pytanie. Korupcji i niewyjaśnionych spraw w pańskim środowisku bez liku. I dobrze pan o tym wie, książki o tym napisano. I ta ekipa dzisiejsza, ten sam problem. Chcę panu, ale przede wszystkim państwu powiedzieć, z tym można zrobić porządek. I zrobimy z tym porządek także na poziomie Komisji Pracy Prokuratury. Spokojnie, bez nerwów, bez wojny, ale to, co było u was złe i w PiS-ie złe, zostanie rozliczone. Panie przewodniczący, drugie pytanie pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza i pan człowiek, który raczej unikasz takiej hipokryzji stosują, bo pan Józef Oleksy dla pana nie był wielkim autorytetem wtedy, kiedy wypowiadał się w różnych sprawach. Dla pana autorytetem. Ale nagle jak na prywatnej imprezie z
stołem mocno zastawionym opowiada różne głupstwa, staje się klasykiem, staje się autorytetem. No zostawmy to. Panie prezydencie, pytanie. Ale niech pan nie cytuje tego rodzaju stwierdzeń, których nie mają, które nie mają żadnych... Które nie mają żadnych... Proszę pana, poparliście rozwiązanie WSI, poparliście powołanie CBA, popieraliście te wszystkie pomysły, które dzisiaj są słusznie krytykowane i które stały się własną karykaturą. Jakie jest pytanie? Jakie jest samopoczucie pana w tej sprawie i jakie są propozycje, co z tym zrobić? Znaczy, na poziomie głosowań, bo to jest często tego typu mit rozpowszechniany, pan prezydent zresztą od tego zaczął, że Platforma i PiS w wielu sprawach są podobne. Mówił pan o wspólnych głosowaniach. Ja poprosiłem, bo wiedziałem, że to pytanie padnie, poprosiłem o wybór dowolnych głosowań w Sejmie. Jak pan wie, jeśli pan pamięta jeszcze, ale na pewno pan pamięta, był pan wiele lat posłem, tych głosowań jest dużo. 19 września 2007 rok. 27 głosowań ogólnych, a więc nie poprawki, tylko ogólnych. 19 razy PiS i SLD razem głosowały. 7 września, teraz odpowiem konkretnie na tamto pytanie. Na 123 głosowania z 7 września PiS i SLD 89 razy identycznie. 24 sierpnia 89 głosowań, 66 razy PiS i SLD identycznie. Dlaczego o tym mówię? Bo w sprawach gospodarczych i społecznych jesteście do siebie bardzo podobni. Bracia bliźniacy. Znaczy trzeci bliźniak, naprawdę. Socjalizm, dwie strony medalu. Natomiast jeśli chodzi o korupcję, to muszę panu powiedzieć, że po tym, co lewica zafundowała Polsce, potrzebne są twarde ustawy, żeby wyplenić to zło, które od was się zaczęło. Pan mówi o komisji Rywina, przed którą obawiał się pan stanąć. Pan mówi o aferze Starachowickiej, to pan ułaskawia swoich kolegów, mimo że nie ma żadnej podstawy. Pan nie znalazł czasu i ochoty, żeby ułaskawić tego tragicznego bohatera z filmu Dług, ale swoich kolegów z PZPR ułaskawił pan do chwili wahania. To jest wasza czystość. Riposta, Aleksander Kosiński. Naprawdę, niech się pan z prawdą nie mija. Otóż ten człowiek z filmu Dług, sprawa bardziej skomplikowana się panu zdaje w sensie merytorycznym, został przeze mnie ułaskawiony. Sobotka, została mu kara zamieniona na karę zawieszenia. Znaczy, walka z korupcją. Rozmawiać, wie pan, tak? Problem polega na tym, że po wyjściu z więzienia rozmawiałem. No dobrze, no i powiedział panu, że został nieułaskawiony, tak? Że nieułaskawiony. Tak. Tak, zwracał się do mnie wielokrotnie z listami z więzienia z pytaniem, dlaczego prezydent Kwaśniewski nie chce tak oczywistego przypadku. A jak się, to gdzie pan się z nim w więzieniu spotkał? Nie, po wyjściu z więzienia. A wyszedł z więzienia w jaki sposób? No niech pan naprawdę... Ja mam dla pana szacunek, w związku z tym bardzo proszę, niech pan nie używa argumentów nieprawdziwych. Oczywiście, że ta decyzja została podjęta i została wykonana. Człowiek jest na wolności i niech mu się wiedzie jak najlepiej. Byłem prezydentem, oczywiście, ale niech pan naprawdę, pan Sikora dobrze wie, panowie, zadaję decyzja teraz została... drugie pytanie. Czas na moje to pytanie. Ładnie, to panowie dwóch, mają minutę 30 na odpowiedź. Pamiętam dwóch i pan... Ja mówię, panowie, to, teraz moje pytanie. Moje pytanie. Pan się miał, pan kłamie, pan, że tak powiem, wraca do historii, która jest absolutnie nieprawdziwa. Panie prezydencie, nie czas jest pan na moje drugie Polsce, pytanie, który może autorytatywnie ferować wyroki o tym, kto mówi prawda, kto kłamie. Panowie, no, jeżeli pan uważa, że to jest wyłącznie pana domena, to panowie, będzie czas na wyjaśnienie tego po programie. Ja teraz chcę drugie pytanie, które dotyczy przyszłości, panowie. Dotyczy przyszłości, panowie. Moje drugie pytanie dotyczy przyszłości. Chciałabym zapytać, jak panowie w przyszłości chcą rozliczyć przeszłość, sprawiedliwie zamknąć pewne sprawy, czyli sprawę lustracji, dekomunizacji. Czy te sprawy są dla panów ważne? Zaczyna pan Aleksander, odpowiada pan Aleksander Kwaśniewski. Proszę państwa, ten proces rozliczania przecież trwa i w moim przekonaniu on powinien się toczyć według zasad cywilizowanych, które niestety przestały być cywilizowane wraz z łamaniem prawa, które współtworzyliśmy i które obowiązywało, czyli przeciekami, czyli grąteczkami, czyli ujawnianiem faktów, które były objęte tajemnicą i tak dalej, i tak dalej. W moim przekonaniu, i to jest także w programie Lewicy Demokratów, sens istnienia Instytutu Pamięci Narodowej w obecnym kształcie przestał być ważny.
A więc IPN powinien przestać istnieć. Archiwa powinny zostać przeniesione do archiwów państwowych. Natomiast to, co powinno być opublikowane, może być opublikowane, należy oczywiście opublikować bez większych przeszkód. Natomiast ludziom trzeba dać prawo do walki o ich dobre imię. Dlatego, że w Polsce została gruntownie zachwiana zasada domniemania niewinności. W Polsce się oskarża ludzi i w Polsce ludzie są pozbawieni możliwości obrony. A więc musimy stworzyć taką przede wszystkim sytuację prawną, w której archiwa są znane, są dostępne, ale ludzie mogą bronić dobrego imienia, jeżeli w tych dokumentach jest o nich nieprawda. A takich przypadków jest całkiem wiele. Ci, którzy byli donosicielami, ci, którzy popełniali przestępstwa w przeszłości, powinni ponieść konsekwencje. W ogromnej większości te konsekwencje w sensie moralnym, politycznym ponieśli albo ponoszą. Natomiast niewątpliwie ta partyzantka lustracyjna, która trwa w ostatnich 2 latach, jest nie do zaakceptowania i dla niej rozwiązaniem jest powrót do ustaw, które obowiązywały i przeniesienie archiwów z IPN-u, gdzie służą one grze politycznej, do archiwów państwowych. Patrząc panu w oczy, panie prezydencie, powiem, nie będzie sprawiedliwej Polski. Nie będzie naszego wspólnego poczucia, że coś zamknęliśmy, coś bardzo złego zamknęliśmy, jeśli nie powiemy sobie prawdy o tym, że prawdziwym dramatem Polaków nie jest, że źle działa IPN, tylko że kiedyś w Polsce zła władza zmuszała ludzi do donosicielstwa. Zła władza naprawdę łamała prawa człowieka. I zła władza naprawdę strzelała do ludzi. To nie jest temat do gładkich wypowiedzi. Jeśli mówimy dzisiaj w Polsce wielokrotnie, że trzeba się uporać z tamtą przeszłością, kiedy mówimy o dekomunizacji czy o lustracji i odłożymy na bok na razie argumenty czy działania ludzi nieodpowiedzialnych, zacietrzewionych, ale gdybyśmy o tym uczciwie porozmawiali, to ja panu powiem, nie będzie dobrej, uczciwej przyszłości bez powiedzenia prawdy o tamtym złu, o tamtej tragedii, za którą odpowiadają twórcy tamtego reżimu, tamtego systemu. I dlatego to, co taki świeży oddech, ja głęboko w to wierzę, że Polska stoi przed szansą nabrania takiego świeżego oddechu, bez nazwania tego zła po imieniu, nie będzie możliwy. I to, co przez 16-17 lat nam się nie udało zrobić, to nie udało nam się nazwać tego prawdziwego zła po imieniu. Ja nie jestem mściwy. Ja żyłem w tej samej Polsce, w jakiej pan żył. Pan trochę inaczej, trochę gdzie indziej. Ja jak trzeba było pracowałem, jak trzeba było byłem w podziemiu. Jak trzeba było studiowałem, pracowałem za granicą, kiedy nie było możliwości zarobienia. Żyłem jak każdy normalny Polak. Nie mam nikogo, nie mam zamiaru na nikim się mścić. Ale prawda musi być wreszcie powiedziana. Proszę państwa, na koniec czas na podsumowanie. Na koniec czas na podsumowanie całej debaty. Zaczyna pan Aleksander Kwaśniewski. Czas 1,5 minuty. Tak jest. Prawda jest nam potrzebna. Przez tych 18 lat wiele tej prawdy usłyszeliśmy. Wiele osób poniosło słusznie konsekwencje. Ale też pamiętajmy, że Polska wyszła z okresu PRL-u w sposób pokojowy. I wyszła dzięki dobrej woli ludzi i porozumieniu. I tu oczywiście będziemy toczyli spór, czy to porozumienie okrągłego stołu, czy to wszystko, co później się wydarzyło, miało sens, czy nie. Czy można było to zrobić inaczej. Ja uważam, że nie można było zrobić inaczej i zrobiliśmy najlepiej. I tu będziemy historycznie się różnić. W związku z tym, dobrze, że pan nie jest mściwy, a ja rozumiem również tych ludzi, którzy starali się w ramach bardzo ograniczonych możliwości uczynić jak najwięcej dla Polski. To nie mówię o liderach, mówię o prostych ludziach w Polsce przed rokiem 89, którzy po prostu robili swoje i którzy dali nam później szansę na to, żebyśmy osiągnęli tyle, ile osiągnęliśmy dzisiaj w roku 2007. A więc prawda tak, ale prawda bez mściwości, prawda z rozwagą i prawda, która będzie służyła przyszłości. Drodzy państwo, Lewica i Demokraci w tych wyborach startują jako jedyna centrolewicowa partia, jako alternatywa dla ugrupowań prawicowych. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zadanie niezwykle trudne, ale jest program, jest pomysł, są konkrety, są ludzie, którzy są w stanie to wykonywać. Jest gotowość, aby Polsce służyć jak najlepiej właśnie będąc partią centrolewicową i dlatego namawiam wszystkich, którzy myślą tak jak Lewica, zagłosujcie. Potrzebna Polsce jest równowaga polityczna. Potrzebna jest Polsce centrolewica. Potrzebny jest Polsce lid. To jest dla mnie bardzo ważna debata.
I nieważne było dla mnie, kto komu bardziej skutecznie dokuczy, kto powie coś bardziej wesołego. To jest ważny moment, bo proszę państwa, i pan się nie pogniewa, panie prezydencie, pan to zrozumie. Ja zwracam się teraz do sympatyków Aleksandra Kwaśniewskiego i do sympatyków Lewicy i Demokratów. Dobrze wiecie, co jest w tej chwili w Polsce. Jest PiS, jest Platforma. Dwa wielkie obozy, jeden z nich wygra w tych wyborach. Tylko jeden z nich. Jeśli PiS wygra, jeśli osiągnie pierwsze miejsce, dalej będą rządzili bracia Kaczyńscy z całym tym bałaganem, który Polsce zafundowali. Ten, kto będzie miał pierwsze miejsce, albo utrwali rządy Kaczyńskich, albo to zmieni. Zmienić to może dzisiaj Platforma. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są w Platformie zakochani, nie każdy musi być moim sympatykiem, ale proszę was, jeśli chcemy zmienić to, co w Polsce dzisiaj się dzieje, jeśli chcecie pomóc Platformie, budowałem ją jako silną, nowoczesną partię dla wszystkich, nie ideologiczną, to poprzyjcie, proszę was, o to Platformę, bo to jest szansa naprawdę na dobrą zmianę w Polsce. Na to, żeby ludzie naprawdę żyli lepiej w Polsce. I to jest prawdziwa szansa na to, żeby powstała władza, która myśli o każdym człowieku. Ja wierzę w to, że młodzi muszą nadać taką dynamiczną zmianę, bo to jest kluczowe dzisiaj. Ale zwycięstwo Platformy jest jedyną szansą na to. I chcę wam powiedzieć, o każdym człowieku będziemy pamiętali. Bo wiecie dlaczego? Bo Polacy naprawdę na to zasługują. Naprawdę, Polacy na to zasługują. Dziękuję bardzo. I panie prezydencie, a panu naprawdę szczerze życzę powrotu do zdrowia i do wytrzymałości.